Dzień dobry, moi drodzy. Kulinarny vlog dzisiaj. Przedstawiam wam... Co przedstawiam? Nic nie przedstawiam. Będę próbowała robić dzisiaj gnocchi. Nie wiem, czy dobrze mówię to słowo. Zaraz Google Translated, proszę mi powiedzieć. Będę robić dzisiaj... Gnocchi. Dziwnie, że tak się to pisze, a tak inaczej się wymawia. Tak naprawdę... Z tego, co się niedawno dowiedziałam, to gnocchi to to samo, co polskie kluski. Nigdy nie robiłam ani tego, ani tego, więc zobaczymy, co mi z tego wyjdzie, prawda? I tak, pierwsze, co muszę zrobić, to wstawić wodę na ziemniaki, żeby je ugotować. A gnocchi będę robiła z sosem pesto później. Mam tutaj cztery ziemniaki. Nie wiem, czy to chyba będzie dużo, nie? Zobaczymy. Jeżeli mi nie wyjdą, to ugotuję makaron, po prostu zrobię makaron z pesto. I tak, już kiedyś chyba nagrywałam filmik, gdzie robię pesto, ale pokażę wam jeszcze raz. Sypujemy orzeszki pini. Proszę, tyle na jedną porcję. Tłoczemy to. Tak naprawdę możecie robić z różnymi innymi orzechami, ale jakby tradycyjnie robi się to z orzechów pini. Wyszła nam taka masa. Do tego dodajemy bazylię. No, potrzebujemy taką garstkę bazylii. O, mniej więcej tyle. Kuchnia włoska zdecydowanie bardziej mi odpowiada niż koreańska. I tak, patrzymy, jak wygląda ten talerzyk, proszę bardzo. Oliwa z oliwek. Ciężko mi powiedzieć, ile wlewam, po prostu wam pokażę. Tak robię to na oko tak naprawdę. O. Tak na oko i teraz to zblenduję i zobaczę, jeżeli będzie zbyt gęste, to dodam jeszcze więcej oliwy. I nawet widzę tutaj, ile nagrywam. To jest kwestia 5 minut, żeby zrobić domowe pesto, moi drodzy. 5 minut. Świeża bazylia, świeży pesto. Po prostu idealnie dodałam oliwę, bo już nic nie będę dodawać. To wygląda tak. Niezbyt gęste, niezbyt niegęste, niezbyt rzadkie. I to jest idealne na jedną porcję. Mam jeszcze cukinię, będę smażyć jeszcze do tego cukinię, bo bardzo lubię połączenie pesto z cukinią. Pyszne. Ale to będę smażyć później. Najpierw zrobię... Gnocchi. Tak. Sól, jeszcze do tego sól. Ziemniaki już są ugotowane i teraz została najtrudniejsza część, czyli zrobić gnocchi. Znaczy tak, recept ja znalazłam na TikToku, oczywiście. Może zalać zimną wodą? To było bardzo proste. Gorące. Już szybko chcę zrobić, ale nie oczyszczę tego, są gorące. O, w wodzie jakoś się czyszczą. No, to jest dobry pomysł. Patrzcie, zalałam wodą i w wodzie sobie, w zimnej wodzie sobie czyszczę. Napiszcie mi w komentarzach, czy ktoś robił kiedyś gnocchi albo kluski. Ja nawet, szczerze mówiąc, nie wiem, czy ja kiedyś kluski próbowałam. Może gnocchi w jakiejś restauracji jadłam, a takie polskie kluski nie. U mnie w domu też się nie gotuje, nie robi kluski. Dobra, wrzucamy ziemniaczki. Musimy je zgnieść, dodać jajko i mąkę. Ale to jest kaloryczne. Ziemniaki jeszcze z mąką, matko. Mieszamy. Robi się takie pióre. Może ja to już zjem? Mąka. No i takie najtrudniejsze się zaczyna, mi się wydaje. Z tego coś ulepić. Chyba jeszcze muszę dodać mąki. Wszystko na oko, moi drodzy. Wszystko na oko. Jest profesjonalista w kuchni, więc wszystko robimy na oko. Już coś... O! Już ciasto się zrobiło takie. Nie, jeszcze mąki. Jeszcze lepkie. Dobra, trudno. Wyciągam to, co tutaj mam. I próbuję z tego coś ulepić. Aha. Może być jedna wielka gnocchi? Ciasto. Na razie nie wiem, co ja robię, moi drodzy, ale mi się to podoba. Zabawa, fajna zabawa. Gnocchi na cały chyba tydzień.
albo miesiąc. Dobra, chyba mi wyszło ciasto. To nie powinno być takie lepkie w ogóle, czy... Czy to może być troszkę lepkie? Kto mi to wytłumaczy? Pewnie Google. Może zrobię jeden wielki taki, o. Czy tak połowę tego. Zrobię tak, połowa. Rozdzielę. I na razie to schowam, bo tego jest cholernie dużo. Dobra, powiedzmy, że to tak ma być. Dalej co? Dalej możemy, musimy zrobić... Tak. Nie wiem, co robię. Robię jakąś bagietkę. Bagietkę Noki. Dzielimy na pół. Póki co odkładamy. No dobra, myślę, że to starczy. I zaraz będziemy dzielić to na małe Noki. Tak, tylko muszę najpierw wstawić wodę. Jeszcze mi zostało tu tyle ciasta. I tak, a teraz ja to muszę pokroić, tak? I jakoś widelcem z tego zrobić noki, bo jeżeli widelcem tego nie zrobię, to to będą kluski. To jest różnica pomiędzy kluskami a nokkami. Noki. To jest moja pierwsza noki. Będę w szoku, jeżeli mi coś z tego wyjdzie. Nie wiem, jak z tego zrobić ładne. Może po prostu takie kluseczki, o takie... No, będę robić po prostu takie kluseczki. A jak długo je gotować? Tego to ja też nie wiem. No dobra, wrzucamy. To ja w tym czasie będę smażyć cukinię. Noki już kipią i one są już na górze. Poczekam jeszcze może troszkę, niech się pogotują. Patrzcie, jak już wyglądają noki. Patrzcie, jakie ładne, jak prawdziwe. Ciekawie, jak smakują. Dobra, mi się wydaje, że noki już są gotowe. Wylewam wodę i dodaję pesto. Cukinia jeszcze musi troszkę się pogotować. Jak prawdziwe takie jak z restauracji. Jeszcze cukinia. I teraz ten moment, moi drodzy, na który tak wszyscy długo czekali. Nawet ja. Ja chyba najbardziej. Boję się, że to nie będzie smakować, że to będzie taki smak ziemniaków z pesto. No, pewnie tak będzie. Dobra. Nie rozumiem. To jest dobre? To jest dobre, w ogóle nie czuję ziemniaków. Ale ze mnie kuchasz. Ulala. Ulala, bon appetit. Muszę się dowiedzieć, jak będzie moi drodzy po włosku. Goditi mia cara. Goditi mia cara. Goditi mia cara. Mi się wydaje, że mia cara to moja droga bardziej niż moi drodzy. Mia caras może będzie, czy coś takiego. Goditi mia caras. Niesamowity przepis TikToka. Polecam. Idę jeść, a my się widzimy kiedy? Niebawem, moi drodzy. Pa, pa.